Wybrzeże Morza Egejskiego, 48 rok przed naszą erą. Just like the Battle of Salamis, Captain. I have you trapped. Here comes Themistocles. And that is the game. Oh! A model. Foxy, that's why are we delivering all this treasure? We could retire to Lesbos with this amount of gold. What say you, desert rat? If that chest doesn't make it to Pompeii, this ship won't either. We crawl through Hades to deliver it if we have to. Fair enough. Back to work, you slack vlakos! Themistis, my trusted shield boy, get to it, huh? We've been hired to bribe Pompeii, to save a queen, and to win a kingdom. The usual fare for us mercenaries, huh? Czy teraz będziemy Ają ten sterować? Coż to będzie? Strikers! Wow. Tak, teraz nie idzie zapisać. Steady now. Rocks and rubble ahead. I'm not blind. I see the skerries. Your third voyage. Already you bark like a command crew. I enjoy watching spittle get caught in your beard, Foxy Das. Let's not be thrown into the sea. That's no death for such a hero as me. A real hero could swim to save himself. I see them. I'll not be sucked to a scupper for nothing. Now you're just trying to impress me. Tak, to chyba tak zaczęcie kolejny odcinek, bo widzę, że sails on the horizon, there! To byłoby those bardzo długie. Are not from Rome? What mess has this boxy queen dragged us into? Ptolemy's ships, sent by the order of ancients, no doubt. What business do they have with Pompeii? Pompey's armies will give Cleopatra the throne. They mean to prevent the alliance before it happens. We must hurry. Czeka, czegoś będzie. The air is already choked in smoke. The seas will steam near the volcano. We should keep our distance if we don't want to burn. Is that Methana? She hasn't burst for hundreds of years. Wouldn't surprise me if she burst now. Ready yourselves! Let's show these traitors they chose the wrong pharaoh! Jak w Odyssei widzę. Arrow. A rain of fire! Order the shields! Ready. Up speed, Zeno! Don't you have it! Like cat.
off! Hey! Speed off! Up tempo! Pull! Ha! That's the last of the jobs! Yet still no sign of your fitness, Broom. Be careful with your jibes, Captain. Pompey is a needed ally, and no mean general. We didn't sail all this way just to offend him with insults. I am who I am. I do not change for kings or queens. I left my wife and kids behind for the same reason. No one sane accepts me. I accept you. We accept you. Alala! These 100 nauta is enough acceptance for me. It's hard to say goodbye to those who don't accept us. But it is also the only way! Is it? Pompey will be at the appointed place, off Terra's coast. Sail on! More speed, Zeno! More speed! Off the pace, brothers! Up tempo! Pick up the pace! Troszkę skręcimy, żeby te skały nie walnąć. No nie sądzę, że tak szybko przyjdzie czas na statki. There! I see him! Pompey sails north! Don't rush! There may be patrols ahead. Are you ordering me away from a fight? Eddie, shit, of course. But I am not keen to die protecting a Roman, especially one who can afford his own protection. You know, you really should join this triad. You'd fit right in. Firebombs ready! Call for them when we pull near! Galley speed! Arrows incoming! Ready! Need more speed! Arrows incoming! Wrapped and hard! Up the pace, brothers! Speed up! Give them the hell out of the track! Up the tempo! Need more speed! Shit! Foxy bastards! We'll break them, or take them down with us! Need more speed! Arrows incoming! Skąd? No i taranik. I've never met a Roman general face to face before. Ah, don't worry, Aya. I'll be on my best behavior. Civil war in Egypt and a mercenary trireme comes to my aid. In the midst of war with Caesar, I find it odd. Who in Hades are you? Well, we could have let you die. Pompeius Magnus.
Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won Rome. Is that what friendship means to your queen? Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. A valuable friendship indeed. Agreed. My fleet will soon be ready for Egypt. My chyba wracamy do Egiptu. Królewska żywność dla niemowląt. No tak, te gustatorzy mieli takich. Czy Cezar miał, Kleopatra miała. Ciekawe, ilu śmieli, jeśli się trafiło. No proszę, kolejne. Ukończ zadanie główne. Pompejacz wielki. No i super. Dobra, widzę, że żeśmy sporo zrobili w tym odcineczku. Nowe mamy zadanie zasadzka na morzu. Więc teraz to, co nam zostało, zdolności. Mamy chyba trzy nawet. Trzy, więc można byłoby właśnie pójść w... To ja chyba zrobię tego elitarnego łowcę, bo do tego będzie mi brakowało parę właśnie... Bardzo go lubię. Okej, więc jesteśmy teraz na samym końcu mapy. Dokładnie tam, gdzie jest taka latarnia morska z jednego z tych właśnie ostatnich zadań głównych. A tu jest jedno z miejsc takich... tych podwodnych lokacji, które trzeba też ogarnąć, bo wpisują się nam w... osiągnięcia, a dokładnie 15 takich tych. Więc zaraz może do jakiegoś typa podpłyniemy. Zatrzyma się? Chyba się kolega sympatyczny zatrzymał dla nas. Też nie jestem do końca pewien. Tam niby mieliśmy jakąś łódkę. Tam coś stoi. Tamten typ sobie ucieka. Ej, czyli co, dopłyniemy do tamtej łódki jednak. No troszkę przypał, że koleś na nas nie zaczekał, bo byłem pewien, że jednak takie rzeczy się tutaj zdarzają i można skorzystać z, tak powiem, kultury wychowania miejskich rybaków. Jednak okazuje się, że lepiej się nie przyzwyczajać, to też... Czy tu mamy jakieś te? Nie, szkoda. Szkoda zachodu. Płyniemy w tamtym kierunku. Czy ta to będzie jakaś Tirema, czy stateczek? Pytanie. Znaczy, czy będzie to miejsce to ta Tirema, czy jakaś inna wyspa? Albo El Capitano jakiś? Nie, raczej na bank to nie jest. Ten statek. Ty, jednak jest. To jest 100 metrów? Nie wiem, jak ta gra to liczy. Tak, to jednak będzie to miejsce. I tak sobie stoi wolno. Co jest najzabawniejsze. Jakoś tam tego kapitana nie widzę. Co jest trochę lipne, bo właśnie do tych osiągnięć nam wliczają. Ej, patrzcie, tu są te. Kotwicowisko Achmed. Mogą tak se strzelać.
Noż, kurde. W sumie mogliśmy się zabawić z tymi typami. A typ aż wpadł, czy gdzie on jest? Tak, już raczej z niego pożytku nie będzie. Tu mamy skarbik. No i to wszystko. Trochę brąz nam wpadło. Więc już jeden brąz więcej do naszego ostrza. Brakuje tylko jedyne 20, tylko jedyne 11, więc jeszcze troszkę, ale i tak sobie możemy tą bransoletę ulepszyć, bo tak czy owak to są zupełnie inne materiały. Więc tu jest stal i ten teges, stabilizująca ręka, wymaga zwiększenia obrażenia z dystansu. Patrzcie, też by to się przydało. Dobra, to wpierw sobie ulepszymy. Bera mamy zwiększone, troszkę obrażeń wręcz mamy dopierdzielniętych. Teraz to, co by się przydało zrobić... Aha, bo tu się kończy, dobra. To teraz moglibyśmy sobie skoczyć, myślę, że w tym kierunku, żeby ogarnąć sobie te dwa punkty tutaj. Cokolwiek to będzie, a potem sobie tu wrócimy i być może to zrobimy. Może jakaś będzie... Ej, patrzcie, my nie oglądaliśmy tego, więc trzeba będzie stąd zacząć. Kurde, pamiętam, że jak czyściłem mapkę z tego, w Odysei, to Jezu, ileż tego było. Aczkolwiek w ciągu dwóch odcinków chyba wszystko wyczyściłem. Tak przynajmniej mi się wydawało. Znaczy, nie dość, że wszystko, tylko to zostało, bo starałem się jednak ogarniać, co się tylko da, w miarę postępu fabularnego, tak żeby nie mieć naprawdę kilogramów znaków, znaczy kilogramów pytajników do ogarnięcia na sam koniec. Więc tam się jakoś trochę to czuło inaczej. No, aczkolwiek wiecie. No dlatego generalnie lubię mieć wszystko na czasie ogarniane, a ten quest z Karabeuszem, no, wybitnie nam to porozciągał wszystko. Wysy drugi poziom typa. Mamy, który mamy. Czyli nie tak źle. Aczkolwiek ja bym ich wolał... Dobrze byłoby ich tak capnąć. Się schować. Patrz, jak tu mu niewiele zabiera. Bardzo niewiele. Tak, na razie sobie darujemy. Nie będziemy sobie tego bałaganu tu robili. Nie walimy póki co. Zaraz. Czy nam coś tu nie ucieka? To jest tamten punkcik. O ironio, coś bardzo to łatwo ten ominąć. No dobrze, trafiliśmy. Z tymi dziurkami mam na myśli. No i kolejny punkt synchronizacji. Ogarnięto, dokładnie widać stąd. Ta mapa nie jest jakoś duża specjalnie. Znaczy w porównaniu do Odyssey to się wszystko generalnie wydaje małe. Co by nie mówić. Jakby w ogóle jesteśmy daleko od tamtego tego. To jeszcze kawał drogi od tego całego. Chociaż gdzieś tutaj ten wąwóz chyba o tu będzie. Gdzieś tutaj. Teraz idziemy tam. Związany z tymi całymi... Papirusem. Chodź, koniku. Pamiętaj, jak się ta ikona zmienia, zależy od tego, kogo wołamy. Czy konika, czy wielbłąda. Te chuje. Dobra, mi to na pewno rozbraja. Ej, patrzcie, coś tu jest. Jakiś obóz tu jest. I są przy okazji te typy do obronienia. Te typy, znaczy nie te typy, tylko obóz Menouthis.
Typ sobie poszedł akurat na przerwę. O proszę, tędy możemy sobie wejść. Tam sobie typo idzie, tylko pytanie, w którą stronę on idzie. Dobra, to jest ogarnięte. No i mamy to ukończone. Czas na górę. W sumie ulubiona rzecz to właśnie gaszenie, znaczy podkładanie tych pułapek. Czy tylko tam tych dwóch zostało? O, tam idzie typo. Trzeba jakoś się schować. Jak on pójdzie? Perfekt. Kurde, mogliśmy to zrobić robiąc taki ten, że skaczemy z góry i wtedy go kosimy. Ale to już może czy nie teraz. Wybuchnie typ, czy nie? Dobra. Trochę poszło na niego tych strzał. A niech już go cholera. Wrócimy się tam i te strzały sobie, chociaż w teorii, to przecież wystarczy. Zaraz, gdzie, co tam mrugnęło? A, tego żeśmy nie wzięli. Nie. Wsiadaj. Dobra, strzały są. Wróciły do nas.
Teraz ukniemy sobie. Tam coś jeszcze będzie. Być może jakaś lokacja podwodna. Kto ich tam wie? Tylko żeby jeszcze coś, jakiś się trafił nam stateczek, którym byśmy mogli tam dopłynąć, bo póki co... To za bardzo nie ma czym. Niestety. Inaczej zrobimy. Bierzemy konika i spróbujemy tamtym brzegiem jakoś podgonić. Gdzie nasz konik? A, on nie może sobie wbiec. Tak? A nie, może. Chodź, koniku. Krokodyle. A, jest jakiś skarbik faktycznie. Tu jest kolejny. No proszę, jest trochę tych skarbów. Na szczęście nie jest to jakoś strasznie głęboko. Nowy region, Nom Herakleion. No i szczątki Elephes ogarnięte. Milutko sympatycznie. Tak to dziwnie wygląda, że to tyle jeszcze tego wody pod tym. Otóż praktycznie wygląda, jakby to był nie aż tak głęboki. Dobra, lukniemy sobie teraz, gdzie możemy dalej. Patrzcie, tu coś jeszcze mamy, sześciuteńko. Jesus. Tytus? Rejon. To chyba będzie dużo późniejszy ten... Dobra, teraz tak, teraz mi się zdaje, że moglibyśmy tu podskoczyć. Aczkolwiek, gdzie będzie bliżej? Patrzcie, wszędzie jest daleko. Na pewno będzie nam bliżej z którego punktu? Tego też trochę daleko. To może teraz spróbujemy... Tutaj coś, o te dwa ogarnąć, w końcu jest blisko. Czy może blisko, nie, ale żebyśmy nie zapominali, że coś na tamtej wysokości jeszcze jest. Czyli to będzie jakoś tamtą stronę. Tu coś. Matko jedyno. Jest tego naprawdę dużo, od cholery. Na szczęście te odległości są dużo mniejsze, niż to by nam sugerowała ta mapa, bo to... Bo tak naprawdę to tak dużo nie jest. Znaczy, ta mapa nie jest jakaś specjalnie duża. Ja już to wiem, że już nieraz to powtarzałem. Ale mapa w Origins jest naprawdę dużo mniejsza. Mam wrażenie, żeby się wszystko zmieściło w greckiej Achai.
tam spartański w sumie, no. No do końca nie wiem. A co my tu mamy? Aha, po prostu punkt szybkiej podróży. A tam jakaś kolejna łódeczka. Tak, w ogóle już naprawdę mi niewiele brakuje, żeby sobie uzbierać 100 tych produktów od sprzedaży. Niełatwo jest dowieść swojej wartości w oczach wielkich, nienasyconych Sabu. Chata rybacka na północy może okazać się dla nas cennym punktem wypadowym. Uda się tam z ludźmi i zajmij ją. No tak jakoś im średnio to chyba wyszło. Zaraz, gdzie ten punkt? Czy jakiś skarb, czy jak? Tam będzie jakiś skarb. A tu już nic jako tako nie ma. Myśmy go jakoś ciekawie... A tam jest! O, zaraz. Czemu tak wysoko jest pokazany? Ten skarb. O, to chodzi o tamten w tej głębi jednak. Chyba tak na to wygląda. O kurde. Gdzie on jest? O, idzie następne. O. Mało brakowało. Jeszcze gdzieś jeden. A nie, to chyba wszystko. No i super, kolejna lokalizacja ogarnięta. Tak, to chyba wszystko. I teraz tam coś na, jeszcze na górze będzie. O, kolejny krokodylek. My się typem wysłużymy. Tu podskoczymy. Przejdziemy po nim czy nie? Goni nas czy nie? Będzie próbował, ale... Magazyn piwa Heket, no to trochę... Nieźle zalany, haha. Tylko złote pytanie. Czy on nie będzie nas... gonił gdzieś. No i super, mamy chyba wszystko. Możemy stąd spadać. No to ciekawe, ile jeszcze lokacji podwodnych nam zostało, zanim ogarniemy
Zajmie gdzieś 15, czyli do tyle, ile nam posłało do osiągnięcia. Cóż mamy dalej? Tu też mamy dalej, więc moglibyśmy sobie teraz tu podgonić. Potem tam. I jakoś to będzie. Teraz mi się trochę przypomniało, jeśli chodzi o Odyssey. Koryncja. Tam była tak podobna taka zatoczka. To takie głównie takie punkciki, jak właśnie taka lokalizacja taka podwodna. Tylko tam. Tylko tam trzeba było wszystkich lokalizacje zrobić. O kurde. Jest ich tu trochę. Nie trzeba być dużo łatwiej. Legowisko Chin ogarnięte. Będzie biegać jak wariatka. O, tamta leży. A tamta gdzie jest? Menda. Może się po prostu przypaliła. Już jej więcej nie ma. Tam są kolejne France. Są sępy. Kurde. A, bo to są sępy. Dobra. Teraz kolejna rzecz, jaka nas czeka. To tam coś. Tu już jakby chyba nic nie ma. Tylko te sępy zostały. I kolejny punkt gdzieś tam. No tak, a mam jeszcze dwa zadania poboczne w samej Aleksandrii. Proszę was, ten. Jeszcze taki jeden punkcik. Okej, przynajmniej przemytników ogarnięta. O, proszę. Poszedł krokodyla. Szkoda, że nic poza tym innego. Dobra, teraz... O, tam coś żeśmy w ogóle pominęli. Więc trochę tak lecimy jak wariaci przez cały ten kontynent. O, tam coś jeszcze mamy. Dobrze, żeśmy się cofnęli. Trochę tylko w tych dokach są takie rzeczy jak jakieś przedmioty cenne. No tak, poza tym to tam nic nie widać specjalnie.
No tak, tu do tych sępów przez na chwilę wracamy. Tam coś mamy. Chyba tu gdzie znowu od groma widzę tych krokodyli. Ale to chyba będzie, tak mi się wydaje. Jakieś znowu jakaś podwodna. A może i niekoniecznie podwodna. Kurde. Tak, tu wypadałoby chyba od lądu zacząć. Albo tylko i wyłącznie skasować tego całego głównego krokodyla. No, taka duża franca. Legowisko krokodyla. No i po łódce. Mordę kopany jeża. Wydaje się, jak się zmieniało to broń AB. No, ma typ zgaszony. No i klawo. Tamtych już raczej nie będziemy męczyć. Tak mi się wydaje. No, ale trochę skurczyliśmy granaty. I coś tam w wyposażeniu możemy sobie ulepszyć już. No tak, tu na razie nic nie ulepszymy, wciąż brakuje tego, ale sobie trochę zdrowie ulepszymy. No i super. Przecież w końcu sobie tarczę poogarniać. Mamy tutaj poziom 21, a póki co... Łuk drapieżcy mamy 2 bezgłośne. Okej, okay, na razie jest okej. Okay. W broni białej nam zostało. O proszę, już tak ładnie to ominęliśmy. Okej, okay. Spojrzymy sobie teraz na mapkę. To wypadałoby teraz
Tak moim skromnym zdaniem. Skoczyć sobie może tego wąwozu jednak i ogarnąć ten cały pierdolnik związany z tym miejscem. Ty patrzysz, nas jeszcze tu nie było. Czy musielibyśmy iść tak, tak i dopiero tutaj? Lizes, jest tego trochę. Na serio. Tu skoczymy sobie. Mam wrażenie, że te punkty zapytania jakoś się pojawiały dosłownie znikąd. Znaczy wyskakują. To będzie w tym kierunku, to zrobimy tak i tak, tak będzie chyba lepiej. My to mamy. Jaki skarb tam jest? To jakby coś pod ziemią? Tak jakby wygląda na to. Tam coś tu podchodzi. Czy jak skarb to pewnie tamten, no. Okej. Coś znowu sobie możemy ulepszyć. Co tym razem? Kołczan. 30, czyli średnio po 4 każdy ma. A tu nadal nie mamy żadnej tej... Jesus, czemu to tyle? Kurde, żeśmy wykorzystali trochę ich. Dobrze byłoby napaść na jakiś ten, na jakiś konwój z rudą. Ja chyba tak się zabawię jakoś poza odcinkami, żebyśmy w końcu się nazbierali tego. Bo tak trochę lipa, że wszystko nam w miarę szybko się rozkręca poza tym jednym cholernym ostrzem. Teraz tu skoczymy. Od razu może ogarniemy ten cały papirus. Może gdzieś go znajdziemy. Mam już tam parę w plecy, więc przydałoby się i to ogarnąć. I to gdzieś w tym wąwozie. Legowisko krokodyla, jeszcze legowisko krokodyla nam wpadło. My zmienimy sobie może porę na dzienną. Rzadko używamy tego pierdolnika, a za 30 razem wpadnie też nam... O, ładna tabetka wyszła. Też nam wpadnie jakiś ten... O, stoi sobie dziad. Leży? Leży. Tam są jeszcze mniejsze.
Dobra. Jest. A nie, to jeszcze coś innego. Posterunek Antylla. No proszę. No, mam jakiś taki drewniany jakiegoś mostu. Tam raczej nic nie ma. Wąwóz Attila. To jest chyba to. No tak, tam to już w ogóle jest inna bajka. I should be cautious around here. Ciekawe. Finish!
przypadkowe. No cóż, trochę to trwało. Dzisiaj by tak tu się schodzili. No bo tam już wszystko jest ogarnięte. Tak, tu raczej sześciutko. Nic tam już raczej nie zostało. Nie sądziłem, że to będzie aż tak... aż tak kolorowa pod tym względem... miejscowa. Okej, okay, zobaczymy sobie, jak to wszystko teraz wygląda. No tak, tu nam coś jeszcze zostało. Dobra, a to zrobimy w kolejnym odcinku, bo tu się też tak trochę nam nazbierało, więc póki co dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z mojej serii Assassin's Creed Odyssey. Dzięki za uwagę, hej!